Dzień dobry, Mateusz Kołaczek, Radio RSC. Moim dzisiejszym rozmówcą jest trener Unii Skierniewice, Kamil Socha. Witam serdecznie. Trenerze, w końcu nadeszło przełamanie i to w jakim stylu? Unia Skierniewice w minioną sobotę wygrała 5-1 w Sieradzu z tamtejszą Wartą. Jakie to było spotkanie? Wbrew pozorom ciężkie. Co prawda przez większość meczu jednak mimo wszystko gdzieś tam kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku. Ale Warta to nie jest łatwy zespół, przeciwko któremu gra się miło i przyjemnie. To zespół, który bazuje na sile, agresywności, na wysokim pressingu, więc tutaj nie gra się z takim zespołem przyjemnie, rozgrywając sobie spokojnie piłkę. No ale mimo wszystko wynik rzeczywiście imponujący, mógł być nawet większy, ale nie jesteśmy pazerni. Cieszymy się na pewno bardzo, bo zasługiwaliśmy już dużo wcześniej na to, żeby jakieś punkty zdobyć. Tutaj wreszcie odpaliło i patrzymy z optymizmem w przyszłość. Na pewno cieszy fakt, że odblokowali się nasi napastnicy. Zarówno Kamil Sabiło, jak i Dawid Cięgielewski strzelili bramki, czego nie udało się dokonać w pierwszych dwóch meczach. Co jeszcze można zaliczyć jako największy plus po tym spotkaniu? Grę, styl gry przede wszystkim. Myślę, że tutaj po zmianie systemu, którego troszeczkę się obawialiśmy w sztabie, bo jednak jakby nie było, mieliśmy zaledwie kilka dni na to, żeby wprowadzić nowy sposób grania. Ale myślę, że jest to jednak styl, który bardziej pasuje, jeszcze bardziej pasuje tym zawodnikom, którzy w tym meczu wyszli. I przede wszystkim też te zmiany, które nastąpiły w jedenastce wyjściowej, pokazały, że no, jak to ja zawsze powtarzam, każdy ma buławę w plecaku, bo ci zawodnicy, którzy do tej pory byli rezerwowymi, wyszli na boisko i byli pierwszoplanowymi postaciami, jak Piotrek Drabik czy Nikita Wasin, dwóch zawodników, którzy na pewno mocno przyczynili się do tego zwycięstwa. Ale również pozostali dali z siebie naprawdę dużo i już od samego początku gdzieś zarysowała się nasza przewaga. Te pierwsze 15-20 minut było całkowicie pod naszą kontrolą, pod nasze dyktando. Tempo tego meczu było naprawdę bardzo wysokie, bez względu na, biorąc pod uwagę też to, że warunki atmosferyczne były ciężkie do grania, bo było naprawdę bardzo gorąco i bardzo duszno. To aż byłem zaskoczony, że tak wysokie tempo tego spotkania utrzymywało się praktycznie przez całą pierwszą połowę. To kosztowało nas też bardzo dużo siły i mieliśmy taką swoją zadyszkę około 25 minuty, gdzie Warta na jakieś 10 minut przejęła inicjatywę. My troszeczkę pogubiliśmy się na bokach, gdzie Warta tworzyła przewagę i posyłała niebezpieczne dośrodkowania w nasze pole karne i tam między innymi raz poprzeczka po strzale sytuacyjnym przewrotką jednego z zawodników Warty nas uratowała. Innym razem znakomicie spisywał się w bramce Pruszkowski. Także przetrwaliśmy te cięższe chwile i końcówka, ostatnie 5 minut już ponownie znowu należała do nas. Jak to się czasem mówi w żargonie piłkarskim, daliśmy się wyszumieć Warcie przez te 10 minut i później wszystko już wróciło do normy, tak jakbyśmy chcieli, żeby tak wyglądało w większości spotkań, a właściwie to w każdym. No, ta trzecia bramka strzelona w ostatniej minucie praktycznie pierwszej połowy dała nam na tyle spokój, że naprawdę w drugiej połowie w pełni kontrolowaliśmy to spotkanie i poza może tą jedną sytuacją z rzutu wolnego, w której znów Pruszkowski ładnie obronił, to poza tym większego zagrożenia gospodarze nie stworzyli pod naszą bramką. Natomiast my spokojnie wyprowadzaliśmy kolejne ciosy i strzeliliśmy dwie bramki po bardzo ładnych, szybkich atakach. I to na pewno cieszy i jest takim dobrym prognostykiem na przyszłość. Ale nie popadamy też w euforię, tak jak ja zawsze powtarzałem po tych pierwszych dwóch porażkach. Nie robiłem z tego wielkiej tragedii. Wiedziałem, że zespół jest cały czas gdzieś tam w budowie. Tak teraz też nie popadam w wielką euforię, bo to dopiero jedno zwycięstwo. Zresztą generalnie sezon jest bardzo ciężki i tutaj na żadnym etapie nie wolno będzie nam popaść w jakiekolwiek samozadowolenie. Bo tutaj te wyniki, które są w tej lidze, pokazują, że jest to naprawdę bardzo, bardzo wyrównana liga i każdy z każdym może wygrać. Każdy może wpaść w serię zwycięstw, ale również w serię porażek.
Łomża, która z nami wygrała 4-1, w tej chwili poniosła już dwie porażki. Legionowia od początku przegrywa i to po 3-0 każdy mecz, a była stawiana w gronie głównych faworytów do awansu. Także no, przegrały rezerwy Legii, które mają taki skład, który spokojnie poradziłby sobie w tej chwili już na poziomie drugiej ligi. Także no to tutaj będzie się jeszcze bardzo wiele, wiele tasowało, będzie wiele zmian sytuacji w tabeli i trzeba spokojnie podchodzić do każdego meczu z pełną koncentracją i walczyć po prostu o zwycięstwo w najbliższym meczu. Tak, miejmy nadzieję, że tabela będzie się zmieniała na korzyść Unii Skierniewice, że z meczu na mecz będziemy się pieli na coraz to wyższe szczeble, a teraz jeszcze przejdziemy do tego, że ten tydzień jest wyjątkowo intensywny dla zawodników Unii Skierniewice, ponieważ trzecia kolejka była rozgrywana w sobotę, czwarta już jest rozgrywana w środę i piąta w następny weekend. Najbliższy mecz odbędzie się na stadionie w Nieborowie, gdzie Unia zagra przed własną publicznością z GKS-em Wikielec. To jest trzeci Beniaminek w czterech meczach. Na razie z tymi Beniaminkami Unii Skierniewice najlepiej nie szło, ale to doskonała okazja, żeby się przełamać, zważywszy na to, że w poprzedniej kolejce pokonaliśmy Wartę Sieradz 5-1. Czego można spodziewać się po naszym najbliższym rywalu i czego można spodziewać się właśnie po piłkarzach? Czy będą niesieni taką falą optymizmu po ostatniej ligowej wygranej? No to już pytanie do samych piłkarzy. Myślę, że warto by było czasami z nimi porozmawiać, co tam w ich głowach kiełkuje. Natomiast na pewno będzie to kolejny bardzo ciężki mecz. Już jestem już po obejrzeniu trzech pierwszych spotkań Wikielca i uważam, że to bardzo ciekawy zespół złożony w sporej części z młodych, fajnych chłopaków, takich na dorobku, mocno dynamicznych, starających się też grać piłką, ale również agresywnie podchodzących z wysokim pressingiem, także no tutaj łatwo na pewno też nie będzie, natomiast no, no my też mamy gdzieś tam tą swoją siłę ofensywną, bardzo na nią w tym momencie liczymy, cały czas pracujemy też nad defensywą, nad tym, żeby to zaczęło wyglądać tak jakbyśmy chcieli, jeszcze jest bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo do poprawy. I mimo, nawet w tym meczu tak wysoko wygranym zauważyliśmy wiele, wiele sytuacji do poprawy, ale myślę, że nie wynik, tylko sama gra tego w tym meczu pokazała, że idziemy w dobrym kierunku, więc patrzymy gdzieś tam z optymizmem w przód i można się spodziewać, myślę, po nas przede wszystkim tego, co do tej pory w każdym meczu chcieliśmy pokazywać, walki o zwycięstwo, bo i w tym wysoko przegranym meczu z Łomżą to naprawdę stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji i bardzo chcieliśmy. Również w meczu z Sulejówkiem też chcieliśmy, ale tu akurat mniej wychodziło. Ja przed meczem też mówiłem, że Sulejówek to będzie bardzo silny zespół i naprawdę zaskoczy nie jednego i to widać przecież w tej chwili. Są w czołówce tabeli po tych trzech meczach i naprawdę prezentują bardzo ciekawy futbol. Więc gdzieś tam poniekąd lekko usprawiedliwieni możemy być w tym meczu, aczkolwiek na pewno nie byliśmy z niego bardzo zadowoleni. Ale no mówię, w każdym spotkaniu, w każdym kolejnym, którym wychodzimy na mecz, walczymy o trzy punkty. Bez względu na to, z kim gramy, czy z drużyną z czołówki, czy z drużyną, która zajmuje niższą pozycję w tabeli, wychodzimy i walczymy tak jak powinniśmy z każdym walczyć. Także zapraszam serdecznie, bo na pewno będzie nam potrzebny doping naszej publiczności. Bo no, mimo wszystko my tak naprawdę wszystkie mecze gramy na wyjeździe, no bo to jak to określić, mecz stadion w Nieborowie, no to jest też obcy stadion i niestety muszę powiedzieć, że wielokrotnie bardziej on sprzyja drużynom gości niż naszym. Warta ma świetne, duże boisko, na którym my mogliśmy pokazać swoje atuty, mogliśmy rozszerzyć grę, mogliśmy dzięki temu bardziej zaskakiwać przeciwnika. No i to przyniosło konkretny efekt. No, no boisko w Nieborowie jest niestety sporo mniejsze i dlatego nie zawsze jest łatwo zaskoczyć przeciwnika, który się dobrze broni i jest dobrze zorganizowany, a takim przeciwnikiem jest na pewno drużyna Wikielca. Ale no, gdzieś tam już kiełkuje nam pomysł na ten mecz i jesteśmy pełni nadziei, że będzie to trafna strategia.
Rozumiem. Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich słuchaczy na najbliższe spotkanie ligowe, które odbędzie się w środę o godzinie 17 na stadionie w Nieborowie. I miejmy nadzieję, że będą to kolejne 3 punkty i Unia Skierniewice, jak już weszła na tę ścieżkę zwycięską, to niech z niej szybko nie schodzi. Dziękuję serdecznie. Moim rozmówcą był trener Unii Skierniewice Kamil Socha. Dziękuję bardzo.